Dobrze, pogadaliśmy, fajnie. Tego. Co tak wolno idzie jakoś? Aha, bo ja to... Jezus Maria! Siema, siema, jestem Ryan Dripler, jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty, odcinek 140, chyba już trzeci, także całkiem dobrze to idzie, wszystko fajnie. Gospod tu się rozwija po trochu, żeśmy trochę pod tutaj do sąsiada, pod drzewa napchali naszych maszyn, naszych gratów po prostu, no bo nie ma gdzie z nimi co robić, także są one tutaj. Tu trochę też mamy lekki syf, bo się sporo jeździli z przyczepami jeszcze. Kupiliśmy 4 nowe działki, które za chwilkę zobaczycie. Właściwie zobaczycie 3 działki, ale wam powiem jeszcze jednej. No i dzisiaj będę robił sobie siewy. Siewy, tak widzicie, tego wszystkiego przygotowane. Czekam też na Krzycha, który pojechał ogólnie po kurczęta. Tylko nie wiem, czy on będzie, który on będzie jechał, czy będzie jechał tędy, czy będzie jechał pod kurnik od razu. Też nie wiem, to kurnik za chwilę też wam pokażę. O, jedzie, 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 patrzcie to. Ale wziął maszynę, co to jest, co? Co to za trupa wypożyczył? Siema! Siemano, zawał co coś znalazł. Jezu! Ale szwadron żeś kupił, ile tego tu jest? Aż za dużo! Dobra, weź ty, podpinamy to trochę, że to tak wyglądało jakoś w miarę sensownie, okej. Okay. I co, no jedziesz, jedziesz na ten, za kurnik, nie? Znaczy pod kurnik tam, zaraz to rozładujemy i ten. Wiem i... gdzie, na spokojnie. Dobra, dobra, dawaj. Fajna maszyna, fajna. Skręcą mnie? No co ty, co się skręcą? Żadnego roleplayu nie ma, po prostu krzychowego pokurczęta i mamy teraz samolot, lata jakiś. Mamy drugą połowę sierpnia jak coś, więc już można powoli bardzo za siebie. Dzisiaj będę siadał właśnie rzepak. Dużo żeśmy z orkiem zrobili Krzycha, chciałem powiedzieć. No, z orkiem się Krzycha zrobili dzisiaj, także będziemy sobie siać siewnik rzepakiem. No, wiedziesz, wcofnij trochę do tyłu. Nie mam, nie mam. A dawaj do środka, wiecie może. Musisz dać mi coś. Czekaj, czekaj, czekaj. Dawaj do tyłu, no. Ciofam, ciofam. Dawaj, dawaj. Jeszcze. Dawaj jeszcze. Broni wysokie mata. Ej, nie zmieści cię ten. Dawaj! Dzyndzel! No widzisz. I dawaj jeszcze, jeszcze troszeczkę. Dawaj, czekaj, wejdę na Dobra, jedź tam już, nie wejdę tam. No lusterkę musisz cofać, no. Dobra. Już masz wszystko, co trzeba? Nie mam nic, mówię ci, z przodu było, nie mam czegoś. Dobra. To zrobimy cięcie, zaraz się widzimy, jak się to zadujemy. Weź, podejdź z przodu. Dobra, blisko, udało się wszystko ogarnąć, trochę nam kury pouciekały, ale już wszystko, wszystko jest git, lekutkie problemy były. Także o, Krzyk już zawjechał. No i co, mamy kurczęta, ja zamknę raz tutaj bramę, żeby mi też nie pouciekały. Mogę zamknąć? Krzyku, masz klucze? No ja mam. No czekaj, ja zamknę wtedy. Czekaj, no, dobra, już, już zamknąłem, znalazłem, znalazłem, znalazłem. Okej. Ty jakbyś chciał, to sobie mógłbyś tego teraz, albo wiesz co, może ja to ogarnę? Bo ty tak sobie dzisiaj masz sporo roboty, nie, jeszcze do zrobienia. Bo ty dzisiaj co robisz? Dzisiaj wapno i obornik na nowe pole, nie? No, no, no. No, dzisiaj Krzyku tam działa, ja dzisiaj właśnie będę sobie siał, ale zanim to jeszcze będzie, to może sobie, wiesz co, pojadę trochę im ziarenka dam, nie? Tam wysypię. Także pobiorę sobie Masaja, na razie on sobie jest szczepo gotowy już. Chyba, że może wezmę Merlo. Ma Merlo podczepioną łyżkę, czy nie? Ma. Ma, ma, ma. O, a gdzie jest Merlo? No, w silosie, nie? Tak? A ty nie woziłeś ten belek? Belek? A, nie, dobra. Ale ja sprzątałem przecież. Jak sprzątałeś? Sprzątałem przecież. A no tak, no. Dobra. No, więc dobra, weźmiemy sobie Merlo i pojedziemy sobie ten, dać trochę jedzonka. O, damy sobie tak, damy sobie trochę jedzonka tym naszą kurkom. Nie wiem, tam z dwie łyżki może wrzucę i będzie git, nie? No tak mówimy się właśnie... Najpierw się daje wapno, czy obornik wtedy? Jedno albo drugie daje się w realu, ale my ty trochę tak zaginamy z przestrzeń i dajemy i to, i to. To ja dam wapno, bo ładwarkę mam zajętą. Dobra. Może być wapno. A, no tak, no, no, no. A obornika. A gdzie mamy ten? Ale obornik da się stąd ściągnąć normalnie. Stąd z tego, wiesz? Tutaj. Jakbyś chciał, bo tam. Krzychu oczywiście mówię, no też, żeby wiem, turę ładować. Ale wiesz. Chcesz turę na odcinku ładować? Może. No to nieźle.
Właśnie ludzie, bo ja teraz będę wysypał, to wam coś przy okazji pokażę. Bo doszła siatka z tyłu i też mam nową bramę. Znaczy bramę, siatka i droga doszła. Więc zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tam już od drogi tak typowo, okej. Dobra, niech to sypie. A my sobie pójdziemy tutaj, zobaczcie, poszła, to już jest nowa droga. Mamy taką trochę większą siatkę, taką szerszą. I też mamy wyjazd na to co, nie? Więc tak nie przesadzaliśmy za bardzo. Zwykła siateczka zrobiona tutaj przy tym, przy lesie też jest. No i tak to sobie tutaj się prezentuje. Więc myślę, że nawet spoko to wyszło. I git, cały czas czekamy też na postawienie silosu. Więc myślę, że niedługo to już nam nastąpi. I w miarę coś tam pójdzie, nie? Odnośnie nowych pól, zakupiliśmy sobie pole 60, czyli 93. To jest pole tutaj, teraz wam je pokażę. O, teraz zapisuje się gierka. Mamy to pole właśnie w tym miejscu, o tutaj. Zobaczcie, i to tutaj już jest właściwie już połączone, można powiedzieć, możemy tak rzec. Więc proszę bardzo, taki to będzie kawałek, będzie miał 2,5 hektara, także całkiem nieźle. No i oczywiście w tym miejscu Krzychu będzie dzisiaj wywozić wapno. Ja natomiast udam się na pole 68, 67 i 69, bo to pole już mamy połączone w jedno. No i tam dzisiaj będę robić po prostu siewy rzepaków, bo jest sierpień, idealny miesiąc na to, żeby zasiać rzepak. Także tak to dzisiaj się będzie prezentować nasza praca. Siać oczywiście będziemy sobie New Hollandem, naszym zestawem. No i co, niedługo rusza już taka fajna akcja, gruba akcja sianokosów, takich trochę większych. Więc z tym też zobaczycie, jak to będzie wyglądać niedługo. Ominiemy tym razem część zgrabiania, koszenia i takich innych, tylko zajmiemy się częścią po prostu zbierania. Więc jak ktoś to w kolejnym odcinku będzie wam pokażemy. I pewnie też przy okazji zaczniemy coś działać tutaj mocniej już z tymi siewami, znaczy siewami, uprawą po prostu gleby pod siewy, bo już niedługo wrzesień i też sporo siewu będzie mieli. Także ja też muszę sobie pewnie zapisać dokładnie w co, kiedy i gdzie mamy. A jeszcze jedną powiadę sobie, szkoda, ogarnę. Co, kiedy i gdzie siejemy, nie? Bo też tego rozpiski nie mamy zrobionej. Tak myślisz, organista? Co mówisz? Mieliśmy kiedykolwiek taką rozpiskę? Ja zaraz mam taką rozpiskę. Tak? Muszę się wszystkie pola z pamięci pamiętam, gdzie mam co siać? Nie, na osadzie i na kolonii zawsze mam takie rozpiski, nie? Na kątek dużo pól, to sobie zapisuję, jak co, gdzie siać, bo potem po prostu zapomniał, nie? Dobrze, w notesiku zapisuję. A jak? No, w kajecie. W kajeciku. No i elegancko. Co ty? A, kupiłeś wapno, okej. Okay. No tak, jadę na koniec mapy, to muszę być zaopatrzony dobrze. No, w sumie racja. No i tak widzicie, w sumie sporo naszego stanu konta odeszło, bo nie dość, że kurczaki to i wykończenie tego wszystkiego, to się nas kosztowało, to też przy okazji pola, które kupiliśmy, nie? Bo kupiliśmy ogólnie łącznie prawie 2,5 hektara ziemi nowej, więc sporo, bo to będzie fajne kawałki do obrabiania będą. Mamy dwa kombajny, więc pasowałoby też niedługo zająć się troszkę czymś na większą skalę, może jakiś agregacik byśmy wykupili trochę większy. Mam fajny pomysł, ale to nie wiem, czy nie trzeba było nowego traktorku kupować. Także na razie zróbmy sobie tak, że jeszcze póki co ogarniamy resztę tutaj. I bardzo prawdopodobne, że już niedługo będziemy sobie w końcu dzierżawić ten nasz skup, nie? Więc też może być ciekawie. Ale w sumie dzierżawić, nie wiem, czy może po prostu go nie kupić i tyle, nie? Kupilibyśmy go po prostu z 200 tysięcy, o sorry, z 200 tysięcy z buta, sam, wiecie, budynek byłby ogólnie ich, ale nasze byłyby produkcja jakby, nie? Czyli my byśmy się zajmowali tylko i wyłącznie mąką. I to myślę, że byłoby nawet spoko, byśmy mieli z nimi tam jakąś umowę, że ceny oczywiście są bardzo podobne, albo nawet takie same, nie? Tylko tyle, że my zajmiemy się jeszcze produkcją mąki. I to nie byłoby wcale takie głupie i myślę, że to byśmy mogli zrobić. Cena tego jest tam około 96 tysięcy z tego, co widziałem. Około i padaj na podobną cenę, nieźle, nie? Cena jest za to 96 tysięcy, ale byśmy mieli zapłacić około 200. Wiecie, że to nas trochę dotknęło, żeby to nie było takie kupienie, o, już mamy kupione, tylko coś to ma być, co jednak dla nas bardziej wymagającego, nie? Dlatego też właśnie myślę nad tymi 200 tysięcy, że to nas kosztowało. A w sumie dobra, nie będziemy się sypać, bo mamy i tak full nabity, nie? Dostałem informację od pana leśniczego, to przekazuję komunikat. Aha, sąsiad się wyprowadził z chałupu obok kurnika? Nie, jeszcze walczy, myśli, że wiesz, jak fiaranki są, to nie czuć, nie? Dopiero kurczaki wjechały, więc jeszcze wiesz, jeszcze nie wiem, na co się pisze, nie? No, dostaję SMS-a od leśniczego, że ponoć będą te leciały.
Będą leciały jakieś strzały. Polowanie się rozpoczyna. Sezon polowań, dziki, jest przeludnienie dzików. Przeludnienie dzików, przedzikowanie jest chyba. No, więc jakby coś się działo, to wybaczcie, ale to po prostu tutaj w okolicy będą strzelać się. Dobra, my za dużo zajeżdżamy. I właśnie to w ogóle na starcie widzicie pole, które mamy dla was, nie? Do ogarnięcia. Więc to krzykuje, myślę na przykład, że jak tam zrobi się jedno wapno, co nie? No. To może bym tam pojechał? Pokazałbym ludziom, jak tam wygląda? Można. Wysadzi. Sieje tu się w ogóle? Sieje się, no i fajnie. No, więc ja sobie tylko tak zrobię bliska jeden przejazd po tej stronie, a potem przejadę sobie już normalnie, będę jeździł wzdłuż tam, nie? Także tak to się właśnie prezentuje nasze pole. Trochę duże, to ogólnie pomysł Krzychy, żeby to kupić. Uważam, że bardzo spoko pomysł, no bo blisko gospy i też fajnie to byśmy mieli wszystko i bliziutko, nie? Miał być tutaj plan na kukurydzę, ale uznaliśmy, że kukurydza na to pole będzie bardzo ciężka do ogarnięcia, bo jest strasznie ono zawiłe. Nam na kukurydzę trzeba proste kawałki. A nie oszukujmy się, kolonia na jakąś mapę nie jest dużo, więc wszędzie mamy blisko tak naprawdę, nie? Więc no. Dobra. Jakoś tam leci. Krzychu, coś chciałeś powiedzieć? Co chciałem powiedzieć? Nie wiem właśnie, co chciałeś powiedzieć? Nie wiem już. No, pogadaliśmy. Fajnie. Tego. Co tak wolno idzie jakoś? Aha, bo ja to... Jezus Maria! Boże święty, nie! Ej, cię zlękną teraz bez kitu, nie? Te leśnicze to walą cały... Ej, to chyba pójdę przed ten, przed odcinek, nie? Wiecie? Jakiś tam sobie, wiecie, ziomek siądzie do tego, do gonania odcinka. Odpali sobie odcinek, wiecie, gdzieś tam pod kołderką, bo nie po cichutku go na wariata. I nagle taki strzał, nie? Nie zdążę wyciszyć. Jak matka wleci z kablem do Prodigia, to musi odejść do oglądania filmów na YouTube, nie? Cześć Bartosz, wszystko w porządku, właśnie nagrałem odcineczek. Fajnie, że jesteś. Kawał się oblały. Nie. Nie, no to Dulek, to nie są jaja, nie? Dobra. Jakie jaja, jakby jeszcze by się oparzył chłopa, ty się jeszcze no. Z tego śmiejesz. Nie no, to było takie, wiesz. Nic się nie stało w sercu, nie? Ale... I zębami o kubek. No, my tu sobie... O, trochę się oddalę, nie? Jednak będzie tak lepiej. A my tu działamy sobie na hardzie, jak widzicie. A, właśnie! Propos harda i działania na hardzie. Dostałem od was cudowny komentarz, na który sam nie wpadłem wcześniej. W sensie informacji, na które sam nie wpadłem wcześniej. Bo ja tutaj narzekałem, że mamy taki problem, że nam się... niestety, ale za szybko rozwija save. No i nie mówię niestety dlatego, że chciałem, żeby save rozwijał się trochę wolniej. Ale widz napisał prosty komentarz, w którym powiedział: ej, a czemu nie zmienicie sobie po prostu poziom trudności? Kombinujecie tutaj, żeby ogarniać to, żeby mniej zarabiać, żeby coś tam. Po prostu poziom trudności zmienicie, nie? I mówię, ty, genialne. Genialne, nie? Po prostu. Więc w sumie będziemy teraz robić tak, że poziom trudności zmienimy. Za łatwo, my musimy inaczej. Tak. Ej, więc to Krzychu, jestem idiotą, nie? Tak, wiem no o tym. To fajnie, że mi to jeszcze ten przyznajesz, ale ogarnąłem przecież, że my tu mamy przecież pole przygotowane pod siewy, nie? No. A ja z hydropakiem jeżdżę jakiś głupek. Można i tak. Odczepiamy hydropaka. No po co takie coś robić? No bez sensu to jest, nie? A tak będę miał, wiecie, lepszy ten, balans, nie? Stój tam. Mogłeś tego mazurka sobie wziąć, tego dużego. Przecież mamy mazura jeszcze. Ty jesteś jakiś... Ja jestem chyba jakiś siu. Jedziemy po mazura, chłopi, nie? No 3 dni nie był farmingu, już pozapominał wszystkiego. Kiedy ja się wyrobiłem, ty? Mazur stoi 6-metrowy, a jakimś tym... Zostałem do takiego czegoś, się martwię. Wiesz, to miało być, że jak ja robię to, to Krzychu robi tamto, nie? Krzychu, jak coś w Andesach jest, nie? Ja mam robotę teraz. Nie no, to Krzychu, tak. Dzisiaj Krzychu mocno zajęty jest, oporowo. Zrobisz tę dymkę siu? Nie, dzięki. Da dymka. Co jest? Krzychu. No ale najpierw musisz go od boku tam chyba, nie? Czy nie? Tak? No żeby a może go opuścić, muszę? Chyba. Chyba trzeba go rozłożyć najpierw. Ja pierdzielę. No Boże, cię tam widzisz. A, bo on tu jest podczepiony. A ja myślałem, że ten, że to jest na luzie, tak, okej.
To już ogarniamy sobie ten temat. Dzisiaj ludzie odcinek pełen faili, jak nie kurów, kurów. Kur nie mogliśmy rozładować. To teraz jeszcze ten, nie mogę poczepić siewnika. No ale nic, już się jedziemy, nie? Zapomniałem na śmierć tym siewniczku takim pięknym, ja pierdziele. Czy to jest hit, nie? Jest w ogóle klip Shinima, a klip z czego? Nie wiem, czy będzie klip, ale na pewno ja dodam to na odcinku, więc jak ktoś to będzie klip na samym początku odcinka, bo nie zrobię taki myczek, nie? Żeby to tam ludzie się trochę postrachali. Tu trochę trawy zostało, ale myślę, że powinno wystarczyć tam. Okej. Dobra. Odczepione. Jakbyś był krzywy tak miły i pozbierał te graty, które mi zostały, jak skończysz, ale ten chyba nie skończysz za prędko. No nie. Ja zapomniałem na śmierć, w sumie. Na pniaku stoi Mazur. No hit. Dobra, czy też jakoś ustawi to? Rozbrusz siewnik. A, kable łapie. O. No. Pas jest zapięty. Dobra. O, mam tobie i5, zaraz jakieś nagrody za to? Jakie nagrody za co? Nie wiem. trawę sieje, czekaj. O, abym teraz narobił. Oho. O, ale bym zasiał teraz, nie? Byśmy mieli takie paski, pamiętam, że chwast się wdał na jednym przejeździe. Czy coś. Dobra, więc sobie tak trochę tutaj dosiemy. Nie wiem, ale to odnośnie Tobiego, to jest po prostu współpraca gra Artur, jak coś, nie? Cześć. Nie mam już, nie mam przemo. Oficjalnie już nie mam. Okej. Okay. Wszystko jasne? Za jakieś punkty? No nie, no gdzie? No gdzie? No co ty? Szerokość, 6 metrów, pasuje. GPS. Dobra. No, no i teraz to idzie robota. Ty, ja jestem taki jakiś, nie wiem, coś mi ten, zwoje wyprostowało normalnie. Chłopu, łucinka, nie może się ten... A wiesz, ja to się na tym 3-metrowym, a normalnie mamy przez Mazur dostępnego, a ja tak myślę, przed dzikiem myślę, kurde, ale mam duże pola pasowe, jakieś większe średnie troszeczkę. By trzeci kupił, a to będzie używany. Nie dałem się nabrać teraz, ale strzelają cały czas, nie? Te leśniki. Witam, Piorun, witam. No, nielegancko. Cześć Michi. Nie kupiłem, ja to mam ze współpracy. Wiesz, tylko jeszcze nie używam, bo aktualnie, bo jeszcze nie dostałem, nie? Ta, na zwierzę poluję. Tam gdzieś tu strzelają, tutaj gdzieś strzelają z tych ambon. Może ktoś siedzi tam na tym? Na słupie? Wysokie napięcia, nie wiadomo, nie? Leśniki? To te, gajowe, nie? Gajowy ze strzelbą. Więc może też tak być, nie? Przed ostrzałem jesteś? Ja pod ostrzałem. A, pod ostrzałem, coś dobra. Kursownicy może. Co? Kursownicy. Kursownicy, no? No bank. Opony mi strzelają? Kurde, go raz, dobrze, to już 15 godzinkę jeszcze. Husaria? Chyba Isaria. Od suchego. Tak? A co się stało? Patryk, wysłałeś coś? To zaraz sprawdzimy, wiesz, to potem, bo może też znowu się popsuło, nie? No nie wiem, w sumie już. Co są? Dzisiaj coś tipli działa. Legalne te pozwolenia są? Na co? Na strzelanie? To ja nie strzelam, to ich trzeba pytać, nie? Zaraz sprawdzimy. Jakie pozwolenia? Dobrze? Czytaj dokładnie. Polowania. Pozwolenia. Ty, najlepiej jest to, że ja sobie... cześć Janas. Najlepiej jest to, że ja sobie po prostu powiększyłem czata, nie? Ludziska, słuchajcie. Powiększyłem sobie czat o 20%. Dalej jestem ślepy, może to po prostu... Ja nie jestem ślepy, tylko jestem po prostu głupi. Może tą stronę trzeba pójść. Ale jak ja mu to powiem, to się obrazi. Słuchaj, trzeba najpierw... Musiałem do tego dojść samemu, nie? Tak jest, nagram odcineczek, ale to zaraz wiesz, ile mam odcinka, 20 minut około? No, no to wiesz, ja tam jakoś tak do półgodziki staram się ponagrywać i potem robię jakąś pracę poza odcinkiem i dalej coś pokazuję, no znowu widzą, nie? Więc na razie jeszcze jest luźno. Ale już bym chciał w sumie wszystkie żabaki posiać teraz, nie? W tym sierpniu, także na pewno teraz będziemy ostro działać z tymi żabakami.
Ja zaraz sobie też zrobię rozpiskę ogólnie, co gdzie będziemy teraz siać w tym roku. Żeby trochę tam pozmianować, ale też żeby działo coś na tych polach fajnego, nie? Ty, ja się pan krzykuje, że to pole do łyknięcia jest w tym odcinku, nie? No. 6-metrowym siewnikiem, to piękna robota, zobaczcie. Kurde, bym miał większy zbiornik w tym RCW, to bym to zrobił na raz. Tak? Tak to jest dupa, no. No to słabo. No to więc i tak myśleć, nie? Wiesz, nam się nie zmarnuje to, nie? No tak. Jakiego modelu na GPS-a? Vehicle Control Add-on, wiesz? Taki fajny, prosty modzik. Ja używam też Farmingu 19 i tak mi zostało, że on jest spoko, nie? Fajnie się go włącza i działa sobie, nie? Czemu Krzychu Life nie robi? Krzychu na razie ma przerwę. Musi sobie ogarnąć... Tak. Stanowisko. Życie sobie musi ułożyć. No, to już wiesz. Ciekawe, kiedy odcinek będzie? I wiesz co, mogę ci zdradzić, to... Nie. Odcinek może być 20 albo 21 października. Jakoś tak. No. Więc nagrywam sobie trochę na zapas, dlatego że po prostu robię teraz mapę i wolę mieć zapas nagrany, żeby nie nagrywać z dnia na dzień i... Wiecie, wolę pewnie sobie tak z dwa dni na montaż i wysłanie odcinków, niż codziennie robić po jednym odcinku wysyłać, nie? Więc tak trochę słabo, dlatego nagrywam sobie na zapas i potem coś robię, nie? Robisz szybko parapetówę? Tak, w piwnicy was pozamykam. A masz parapet? Tak. W piwnicy, bo bez tego to nie będzie parapetowa, nie? A nie, to w piwnicy nie mam. Tak, zrobię to organista. Co? Najpierw trzeba mieć piwnicę jeszcze. A, no bez kitu. A nie masz piwnicy? Nie mam. Kurde, jak mi... Muszę sobie coś skończyć opić, bo mam takie kłaki duże już. Że to hit, nie? Co się mówi do w końcu fryzja. No i co? Okej. Spoko, Patryk. Miło dla jego. Dobra. Jak przedpremierowo mam ci wysłać, co ty? O, jedziemy sobie, nie? No, więc mówię też fajne ogólnie pole, bo to chyba pomysł Krzycha, ale mówię fajne pole dlatego też, że mamy tu fajny taki... Zobaczcie, to jest klimat, nie? Jak się wjeżdża na górę, to cały gospodarstwo nie staje, wiecie... Staje jakby tak przed nami, nie? Tak, jesteśmy tak wyżej w tym takim fajnym punkcie widokowym. No więc mówię, nawet fajnie to wygląda, nie? Nie jest tak totalnie źle. Także całkiem. Okej. Okay. Spoko, Bartek. Co będzie ten? Jak Krzychu będzie organizował, to zaprosi nas wszystkich, nie? Tak. Widzicie? Mamy zaproszenie do Krzycha na parapetówę kiedyś. No, i fajowo. Jak tam ci idzie? Ty już pojechałeś na ten? Czy gdzie jesteś? Ja jestem na skupie. Muszę dokupić sobie tego. No, zaraz będziemy się pewnie widzieć. Dobra. Cześć, komornik, witam. O kurde, Krzychu komu... A nie, dobra, my już nie mamy długów, także spokojnie. My już na czysto lecimy teraz, nie? No nie, ale ludzka serio. Obiecuję wam, w przyszłym odcinku będziemy mieli już kupioną... Co będziemy mieli kupione? A nie będziemy, nie mamy kasy. Ja pierdzielę, teraz nie ma kasy. Ty, była kasa, to nie wiedzieliśmy co robić, a teraz jak nie mamy kasy, to nagramy dużo pomysłów, nie? Janek Junior, to jest modyfikacja na modhubie. No. Eli, będę ci widział, czy nie będę ci widział? Nie wiem, chyba nie. Widzę cię. No ale jedzie. A? Pojechał Krzychu, no, tam daleko. No, także kupimy sobie w końcu ten skup. A wiem, co możemy zrobić, żeby tą kasę mieć. Sprzedamy sobie serii trochę miodów. A no tak. No, mamy jakąś tam kasę zawsze zamrożoną. Mamy też trochę zboża, więc może pojedziemy. Wiem, co Krzychu zrobimy. Co? Pojedziemy ten skup, sprzedać pszenicę. Kupimy ich i pszenicę, którą mają już kupioną, będziemy produkować z niej oczywiście mąkę. Janusz biznesu. Tak to zrobimy. No, tak trochę tam sobie powiedzimy. A może w ogóle zrobimy z tego odcinek, z tego zakupu? Mocno. No, tak samo, że zrobimy to. Pojedziemy tam ogarnąć, wiecie, jakieś tam serki, tego typu rzeczy. Zbierać sobie kasę. Może coś pójdzie w kredyt, to nie wiadomo, nie? Ale bym musiał już sobie to ogarnąć. Bo na razie póki co mamy już stop z wydatkami. Jedyny jak wydatek będziemy musieli teraz zrobić, to będzie na budowę nowego tutaj
budynku na gospie, bo nam się tam spalił, to wiecie, trzeba coś zastąpić to czymś, bo jest takie wszystkie puste miejsce, a przy okazji nam trzeba też jakiegoś garażu. No i jak już to ogarniemy sobie, to, to myślę, że będzie, to dopiero na zimę będziemy robić, nie? Bo na jesień mamy remont chaty przygotowany, więc też do tego trzeba będzie podejść jakoś fajniej. Live do której 22, jak zwykle. Okej. Okay. Rajo, to ty weź mi powiedz, bo my już mówiliśmy, że mamy wybrane ten miejsce, gdzie będziemy stawiać naszą cukrownię, ale no. Jeszcze nie wykupiłeś tego miejsca, jeszcze chyba się nie dogadałeś do końca, co? Z chłopem. O Boże, bez kitu. No. Nie, bo to tylko kwestia, że przelew nie poszedł, wiesz? A. To już wszystko dogadane z Antariuszem. Jezus, nie kupiliśmy jeszcze tego. No pięknie. Ty. No to teraz mamy Beskidu przy ten przerąbany, no bo w sumie... To już nie musimy zmieniać poziomu trudności. No nie, tak nie, miałbyśmy się teraz dziadę, ale tak nie. Ale wiecie, jak to jest? Mieliśmy 400 koła na koncie. Co robić? Gdzie wydać pieniądze? Co zainwestować, nie? A to może to, a to tamto, a to kurnik, a to coś tam, nie? 100 koła na koncie, a my potrzebujemy 400, nie? Klasik, klasik, jak zwykle, nie? Zawsze jak potrzeba pieniędzy, to ich, nie ma, jak są, to nie wiemy co z nimi robić, nie? To nic się nie stało, spokojnie, ogarniemy sobie to, nie? Na pewno drifterzy, na pewno sobie to ogarniemy, także... ale dobrze, bo to już wchodzą trudności gospodarcze, widzisz? Teraz mamy takie, wiesz, kombinowanie znowu, nie? Wraca nam. No. Więc dobrze. Fajnie. Dobrze, dobrze, bo ja właśnie według mnie bez tego kombinowania to w ogóle nawet nie ma co grać, nie? Farminga, także fajnie, że to wróciło, bo mamy teraz chociaż co robić, nie? No ty, ja co? Skończyłem was z wapnowaniem, nie? Zjeżdżam na gospę. A, dobra, tam tylko obornik, byś sobie ogarnął jeszcze tam, nie? No. Bo no tam to widzę, że... się tam posprzątam, bo tam jakiś cykl widziałem, wiesz. Ja nie wiem, czy my teraz tam nie będziemy dać tego rzepaku, wiesz? Więc tam może by się po prostu pojechało ten... Chociaż tak tam trzeba dać obornik, nie? Bo mamy obornika dużo. No tak, samo gnojowicy, więc... tak, trzeba dać. Teraz wszystko będziemy tym ogólnie ogarniać, nie? Mhm. Sprzedaj górnik? Nie, no to jest spokój. A, za kurczę nam wyszło chyba ile? 2000 zł? Jakoś tak? Więc to wiecie, kurczaki są tanie, nie? No więc kurczaki akurat poszły taniutko, więc nie odczuliśmy właściwie tego, za mleko nam się zwróciły. Kurczaki git. Ale no, ser, mleko. Mleko też sprzedaje cały czas. Ser, jajka, może sprzedamy sobie? Może troszkę z tych szklarni. Musimy mieć 200 koła teraz bliska, nie? 200 koła musi mieć na ten młyn, nie? Żeby go ogarnąć, bo to jednak fajna sprawa i fajnie by było już sobie jakoś tam wytworzyć. A my kiszonki nie mieliśmy sprzedawać przypadkiem? Czy ta mała nie jest jeszcze gotowa? No mała gotowa jest, tylko że jak nie będziemy mieli czym nakarmić ich, to trochę słabo zostaniemy, nie? A, no, dopóki nie będziemy mieć tego drugiego, nie? Silosu. No bo tamten silos jest, więc... A wiesz co, może tak? W sumie moglibyśmy już teraz to siano, które mamy, pójść na kiszonkę z nią. Bo i tak będziemy mieli teraz dwa silosy, nie? No. Więc możemy to kiszonkę w sumie sprzedać, nie? No można w sumie. Piszą, żebym cię sprzedał. Krzychu nie sprzedał. Aha. Krzychu to jest dobry pracownik tutaj. No. No właśnie, wypłatę dawaj. Była wypłata, pamiętam. Za sierpień jeszcze nie było wypłaty. Aj, pamiętam, no. No pamiętam, bo też o tym pomyślałem, nie? Od razu. No i dobra, mamy skończone w takim razie siewy. Tutaj tego, więc ja się tylko tutaj zaraz pozapinam z tym wszystkim. Jakoś idzie to postawić go. Taką macie git? No, będzie to spoko, nie? Darmowy? Nie no, za Krzycha akurat co jak co, mamy taką umowę z Krzychem, że za miesiąc pracy w farmingu tutaj dostaje 4000 zł, nie? Który jest z mojego konta, bo wiesz, niby tutaj pracujemy razem, ale Krzychu robi u mnie za pieniądze, więc Krzychu też mnie kosztuje, nie? Okej, okay. Dobra. Ja właśnie chyba zrobię sobie takiego modzika, wiesz? Który pozwoli mi na jakieś takie... utrzymywanie jakichś rzeczy za pieniądze takie stałe, nie? Czy powiedzmy, nie wiem, rachunki za prąd ktoś płaci u nas? Nikt nie płaci, nie? No nie. Tak samo z jakiejś wody też nie płacimy. Więc warto trzeba zrobić jakiegoś takiego modzika, który będzie zadawać, nie? Tak jak wiesz, koszty życia po prostu zrobić, nie? No. Wezmę za darmo. Tylko będziesz no tak, żeby to pisało, że zapłaciłeś za prąd na przykład, czy coś takiego? Nie, to chyba będzie coś tam inaczej, jest jakieś na tego kategorii, nie? Ajajaj. No, więc też szkoda, że tak to nie działa, nie? Bonjour, jak wieczór mija? Bardzo w porządku.
właśnie na tych posiewach. Ja tego sobie od razu odstawię. I tak będziemy jeszcze potem siać, tylko musimy najpierw pole uprawić, nie? Więc dobra, słuchajcie, bliska. Dziękuję za uwagę, panie jeszcze byli. Gdzie jesteś, Krzychu? No, tutaj ten. A, silnik zabierasz, tak? Tak, próbował siewny, nie? Składam. No, 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 ten został cały, okej. Pójdziemy sobie do Krzycha, zobaczyć, jak to tam idzie. No i słuchajcie, bliska. Dzięki z ciebie na tym odcinku. Zapraszam na kolejny. Podniesie się, czy nie? Jak myślisz? Nie, nie podniesie mnie, patrz. I co? No dobra. Trochę nie było, no. Dobra, więc dzięki za uwagę. Krzyku jedzie, ja też jadę. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdro. Na razie. Siemano.